Dobry wieczór, Rafał Kulik. Zapraszam na wieczorne wydanie Silesia Flash. Obniżki cen, dodatkowe promocje przy zakupie sprzedawcy węgla, choć do okresu grzewczego jeszcze sporo czasu, zachęcają do zakupów już teraz. Ci, którzy decydują się na zakupy, głównie obawiają się sytuacji z ubiegłego roku, kiedy ten surowiec kosztował nawet ponad 3000 zł za tonę, a jego dostępność była bardzo utrudniona. Eksperci jednak uspokajają, powtórka tego scenariusza w tym roku raczej nam nie grozi, co sprawdzał dziś Paweł Jędrusik. Jednym ze sprzedawców węgla jest Tauron Wydobycie. Teraz za tonę tego surowca trzeba zapłacić od 1500 do około 1900 zł. Na razie zainteresowanie, jak usłyszeliśmy, nie jest duże, ale to wkrótce się zmieni. W sposób naturalny to zachowanie rynku wygląda w ten sposób, że w okolicach początku sezonu grzewczego, czyli tuż po wakacjach, będziemy obserwowali zwiększone zainteresowanie naszym surowcem. Zapewnimy wszystkim gospodarstwom domowym, wszystkim chętnym. Tym razem unikniemy wszystkich tych sytuacji, których byliśmy świadkami rok temu. Z kolei w Polskiej Grupie Górniczej widać ożywienie. Głównie jest to spowodowane obniżką cen węgla, bo średnio tonę można tu teraz kupić za 1100-1200 zł. Taką ofertę PGG przedstawia swoim klientom do końca lipca. Ta promocja łączy się również z wcześniej wprowadzonym programem, który oferuje kolejne tony w obniżonej cenie o 400 zł. Czyli jeżeli ktoś zdecyduje się, powiedzmy, kupić 5 ton węgla, to kolejne 5 ton będzie mógł kupić o 2000 zł taniej. Zainteresowanie jest spowodowane nie tylko niższą ceną, ale także obawami, że cena węgla znowu poszybuje w górę. Eksperci jednak uspokajają, jeśli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego, to ceny nie powinny znacznie wzrosnąć. Historycznie rzecz ujmując, ten okres wiosenno i początek lata to jest moment, kiedy węgiel zwyczajowo jest najtańszy. Zatem jeśli kupować, patrząc w takim wymiarze historycznym, to właśnie teraz. Natomiast zwyczajowo jesień oznacza zwyżkę cen węgla. Pytanie jest też o to, co się będzie działo w wymiarze światowym. Pamiętajmy o tym, że węgiel jest jednym z węglowodorów, a więc kwestie dotyczące na przykład gazu, dotyczące tego, co się będzie działo z węglem koksowym. To wszystko będzie powoli wpływać na to, jak ta cena będzie kształtować się jesienią. Zarówno Tauron Wydobycie, jak i Polska Grupa Górnicza zapewniają, że na jesień węgla nie powinno zabraknąć. Cieszą się niesłabnącą popularnością i nic z tym dziwnego, bo to przecież prawdziwa perła województwa śląskiego. Szlaki piesze, trasy rowerowe, do tego oferta uznanych od lat miejscowości wypoczynkowych. W Beskidach turystów przybywa, nawet tych z zagranicy. Hotele są obłożone, a turyści mogą liczyć na wiele atrakcji i koncertów. Pomimo rosnących cen i inflacji, Deptak w Ustroniu tętni życiem, o czym przekonała się dziś Karolina Komada. Wakacje mają się dobrze, bo turystów w Beskidach nie brakuje. Ci też raczej nie narzekają na wygórowane ceny. Porównując ceny w dużym mieście w Katowicach, tam skąd pochodzimy, no ceny w restauracjach czy tam takich ulicznych przekąskach są dokładnie takie same jak we wszystkich kurortach. A nawet wydaje mi się, że w takich miejscowościach jak Ustroń zdarzają się tańsze miejsca. Gdyby... Proszę panią, 180 zł na dwie osoby. No a obiad 22 zł, obiad dwudaniowy, świetny, polecam. Ceny w ośrodkach wypoczynkowych są zróżnicowane w zależności od oferowanego standardu usług i oczekiwań gości. Turyści z decyzjami czekają też do ostatniej chwili. Nie jest tak jak kiedyś, że były tam te rezerwacje robione z dużo większym wyprzedzeniem. W tej chwili to jest tak tydzień do dwóch tygodni wcześniej maksymalnie, ale jeżeli chodzi o obłożenie, no to myślimy, że tak też około 80-90% do końca tego sierpnia będzie. Pomimo niepełnego obłożenia na ustrońskich Krupówkach ruch jak w najlepszych latach. Teraz bardzo dużo osób przyjechało. Widzę z tego tutaj, szczególnie na tej ulicy, tutaj to widać. Wszystkie parkingi pozajmowane, nie ma miejsc. Bardzo często turyści też parkują w niedozwolonych miejscach, co mieszkańcom bardzo przeszkadza na przykład. Tak? I tak jak ja na przykład mieszkam tutaj w centrum, czasem się nie da dojechać do mnie do domu. Jak pokazują statystyki, turystów przybywa i nie tylko tych jednodniowych z województwa śląskiego, ale także tych z zagranicy. W przypadku Ustronia to przede wszystkim są turyści z Czech, z czego się bardzo cieszymy, bo jest to coraz liczniejsza grupa i to są turyści, których każde miasto na pewno bardzo ceni. To są turyści aktywni, czyli oni przyjeżdżają tutaj zarówno, żeby zobaczyć coś, co jest atrakcją Ustronia, żeby zjeść gdzieś smaczny posiłek, ale też odpoczywać aktywnie.
Na przykład na rowerze, ale także poszukujący innych rozrywek znajdą coś dla siebie. Miasto zaprasza na koncerty w amfiteatrze. Wystąpi m.in. Kasia Sochacka, T-Love, będzie także Lady Punk, a oprócz tego dla miłośników szlagierów 2 września festiwal szlagierów z TVS-em, więc serdecznie też zapraszamy na to wydarzenie. A na mieszkańców i turystów czekają również zielone plaże nad Wisłą lub 80. przejazd Tour de Pologne. Ponad 2 200 000 pasażerów obsłużyło lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach i to tylko w ciągu pierwszego półrocza tego roku. To rekord w historii lotniska. Do tej pory najwyższy wynik lotnisko osiągnęło w 2019 roku. Paweł Jędrusik. Tymi statystykami lotnisko nadrabia pandemiczną przerwę, podczas której ruch pasażerski był wstrzymany. Władze lotniska zakładają, że w tym roku uda się też pobić roczny rekord obsłużonych pasażerów. Plan zakłada obsługę ponad 5 milionów podróżnych. W samym tylko czerwcu obsłużyliśmy 658 tysięcy pasażerów. Po raz pierwszy w czerwcu przekroczyliśmy barierę 600 tysięcy. No i jesteśmy w szczycie sezonu wakacyjnego. Zarówno w lipcu, jak i w sierpniu spodziewamy się obsłużyć powyżej 700 tysięcy podróżnych. Jeśli chodzi o takie najpopularniejsze kierunki, głównie w ruchu czarterowym, bo pyrzowickie lotnisko to największe lotnisko czarterowe w Polsce, to najchętniej latamy zdecydowanie do Antalii. Skalę tego ruchu pokazuje fakt, że tygodniowo z Pyrzowic startuje ponad 60 samolotów tylko na kierunkach tureckich. Oprócz Antalii podróżni wybierają też chętnie Hurgadę, Marsa Alam, Rodos i Heraklion. Z kolei w przypadku lotów regularnych są to Dortmund, Londyn Luton, Londyn Stansted, Eindhoven i Frankfurt. Mateusz Morawiecki z gospodarską wizytą w Mysłowicach. Premier dziś po południu pojawił się w przedszkolu numer 13 imieniem Janusza Korczaka, by pokazać, jaką metamorfozę przeszło to przedszkole dzięki wsparciu jego remontu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Chciałem przede wszystkim podziękować tym, którzy się troszczą o tą śląską ziemię najbardziej, parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości, bo to z nimi najczęściej rozmawiam. O tym, co tutaj jest potrzebne, jakie kolejne projekty, a kolejne projekty będą, bo właśnie wkrótce ruszamy z następnymi naborami projektów, ale o szczegółach będziemy mogli opowiedzieć już niebawem. Ja tymczasem bardzo dziękuję wszystkim, którzy w spokoju budują lepszą Polskę we współpracy z samorządami, tak jak tutaj w Mysłowicach, my współpracujemy z włodarzami, którzy są czasami bardzo odlegli od nas ideowo, ale starają się dla dobra mieszkańców robić wszystko. Pracujemy ręka w rękę. Jeszcze tylko jeden podpis i najbliższy Sylwester w Przyrowie koło Częstochowy nabierze wyjątkowego wymiaru. Gmina po ponad 150 latach odzyska status miasta. Rozmowy na ten temat rozpoczęły się jeszcze jesienią zeszłego roku. Pod koniec 2022 roku odbyło się referendum, w którym ponad 3/4 mieszkańców zagłosowało za przekształceniem gminy w miasto. Aby do tego doszło, potrzebny jest jeszcze podpis premiera Mateusza Morawieckiego. Jest już gotowy projekt odpowiedniego rozporządzenia. Jak mieszkańcy Przyrowa reagują na tę informację, sprawdzał dziś Tomasz Korycioż. Na pierwszy rzut oka natura zdecydowanie wychodzi tu na prowadzenie, a niespiesznie wydatkowana energia sprawia, że gmina jawi się jako oaza spokoju. Nie może być inaczej, gdyż majestatowi pośpiech nie przystoi. Przyrów kiedyś miasto królewskie, dziś gmina, ale do tych królewskich czasów pragnąca powrócić. No ja byłem za, no a czy przejdzie to... Wśród mieszkańców są jednak tacy, którzy na ten temat mają też opinię niebudzącą wątpliwości. Przeciw. A dlaczego jest pan przeciw? To jest stypidowa, a nie miasto. Stypidowa. A dlaczego pan tak sądzi? No bo przecież tu jest nawet mieszkańców nie ma tyle, ile trzeba. Gdzie jest, skąd pan weźmiesz ich? Coraz głośniej bije tu jednak dzwon nadchodzących zmian. Wszystko wskazuje na to, że po ponad 150 latach gmina Przyrów w powiecie częstochowskim ma szansę na przywrócenie statusu miasta. Choć ta konkretna zmiana, zresztą jak każda, budzi już pewne obawy. Z jednej strony dobra sprawa, z drugiej zła. Jeśli podatki nie wzrosną, wszystko będzie tak jak teraz, to super. Tej gwarancji dziś dać nikt nie może. Nie ma już jednak miejsca na dyskusję, gdyż pod koniec zeszłego roku aż 77% mieszkańców referendum widziało w Przyrowie może nieduże, ale jednak miasto.
Będziemy mogli korzystać z większego wachlarza środków zewnętrznych, bo chociażby z programu dla rewitalizacji małych miasteczek. Jednocześnie, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców naszej gminy, nie stracimy prawa do ubiegania się w programach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, więc tutaj nie ma żadnych minusów. Liczymy też na to, że inwestorzy troszkę inaczej spojrzą na to. No, szukamy jakichś rozwiązań, ponieważ tak jak tutaj wszystkie okoliczne gminy, demografia jest dla nas nieubłagalna. Liczba mieszkańców nam ciągle niewiele, ale jednak spada. Więc może to będzie jeden z takich impulsów, który te niekorzystne trendy w jakiś sposób zatrzyma lub odwróci. Nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej, choć przekonamy się o tym pod koniec lipca. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne już jutro. Dobranoc.